Słowo numer 72. Ojojoj! 6 października 2021, Dzień Efektywności Energetycznej. Czyżby nie omijała mnie jesienna Handra, a może raczej jakieś takie ogólne zmęczenie? Nazwałabym to przesileniem, ale jakoś nie widzę tych ogromnych sił destruktywnie działających na mnie. Raczej zauważam drobne wyładowania, małe problemiki, niewielkie kwasiki i nieznaczne zmartwienia, których pewna kumulacja powoduje, że w moim umyśle kłębi się burzowa chmura, naładowana do granic, tak jakby ukradła moją energię. Nie lubię takich stanów. Niby nic się nie dzieje, a coś mnie trafia raz po raz. Do tego jestem wkurzona na siebie, że się przejmuję drobnostkami, które w ogóle nie powinny zaprzątać mojej głowy. Jakbym tak mogła zwolnić tego strażnika ładu i porządku, którego mam w sobie, albo chociaż wysłać go na urlop i przełączyć się na luz? Przecież już mam mniej zajęć, już poukładałam swoje życie i przeorganizowałam tak, żeby się nie przeładowywać albo po prostu zauważyć to w odpowiednim momencie. Już potrafię zrezygnować z niektórych aktywności, zadbać o siebie, choć jest to wysiłek i nadal bywa, że się zapędzam w chęci wzięcia na siebie więcej niż powinnam. To o co chodzi? Chyba o to, że mój umysł ma tendencję do pędu. Nawet kiedy zwalnia ciało i duch, on działa na wysokich obrotach. Jak nie ma skomplikowanych zadań, to ja je sobie znajduję albo z tych drobnych zadań robię te wielkie i poświęcam im zbyt wiele uwagi. Nie czuję się z tym dobrze, czasami nie czuję się dobrze sama ze sobą. Czy jednak mam na to jakiś wpływ, czy mogę zmienić siebie w takim stopniu, żebym była z tej zmiany zadowolona? Myślę, że nie mogę, po prostu taka jestem, po prostu mam takie, a nie inne uwarunkowania. Tylko zamiast nad tym ubolewać, to mogę spróbować to zaakceptować i wykorzystać te moje mankamenty na swoją i innych korzyść. Upór przekuwać wytrwałość, nadmierną analizę i syntezę stosować do ważnych spraw, wartych uwagi, chęć kontroli, poukładania i organizacji wykorzystać w pracy i w domu, ale bez przywiązywania się do planów i koncepcji. Mam wątpliwości, czy to ogarnę, czy ogarnę samą siebie. Pewne ukojenie przynosi fakt, że ktoś innym mnie ogarnia i kocha. Nawet jak ja siebie niekoniecznie i nie zawsze kocham, a nawet nie lubię. Nawet jak jest trudno, smutno, lęk mnie nachodzi, a zmęczenie przeszywa. Nawet jak mam dość, to czuję, że on jest wtedy szczególnie blisko. Musi być. Tę bliskość okazuje mi przez Maryję. I choć brak mi efektywności energetycznej, to nie szkodzi. Do niej można przytulić całego, całą siebie.